Oli, za tobą pierwszy poważniejszy mecz w barwach Lechii przez pełne 90 minut. No i trzeba powiedzieć, że pokazałaś swój potencjał. Po zakończeniu meczu dobrego występu gratulował ci każdy z Duszanem Kuciakiem na czele. Dzięki za miłe słowa, jestem zadowolony z tego, co dzisiaj pokazałem na boisku, ale trudno jest wyróżniać kogokolwiek w naszej drużynie w związku ze słabym końcowym rezultatem tego spotkania. W końcu przegraliśmy z Uniwersytetem Krajowa 0-1. Kilka razy jednak uratowałeś Lechię przed stratą bramek, która z twoich dzisiejszych interwencji była najtrudniejsza. Myślę, że może któraś z tych z drugiej połowy, kiedy zrobiło się bardziej wiecznie i przez to broniło się trudniej. W pierwszej połowie miałeś za to jedną piekielnie trudną piłkę. Musiałeś wręcz pofrunąć w bramce, by obronić to uderzenie. No tak, trochę polatałem, ale to nic nadzwyczajnego. To przecież moja praca. Wiele razy w pierwszej części trwającego obecnie sezonu Duszan Kucjak bronił wyjątkowo, więc myślę, że to, co dziś zrobiłem, nie jest niczym specjalnym w porównaniu z Duszanem i jego paradami. Trwa jednak między wami rywalizacja. Może nie na śmierć i życie, bo lubicie się wzajemnie i chętnie pracujecie ze sobą, trenerem Andrzejem Woźniakiem, no i młodym Maćkiem Woźniakiem, o którym nie możemy zapominać, a który wiele się od was uczy, mimo że na ten moment pozostaje jeszcze krok czy dwa za wami. Z trenerem Andrzejem Woźniakiem wykonujemy kawał świetnej roboty. To bardzo dobry fachowiec, a mój kolejny okres przygotowawczy z nim i jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Także z Duszanem i oczywiście naszym młodym bramkarzem Maćkiem Woźniakiem. Myślę, że nie trzeba się obawiać o formę golkiperów Lechii w tym sezonie.